serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tak jak na pewno wielu kolegów i koleżanki i kolegów rozpozna, jesteśmy w łonie u Rainera Pittmana. Jest godzina 7:20. O 8:00 chyba będzie otwarcie, natomiast teraz trwa tutaj prace przy zapewnieniu gołębiom odpowiednich tutaj warunków, czyli są dostawiane pojemniczki na wodę. Za chwilę tam coś, o tam widzimy, kolega też tutaj, szwagier Kamila, wodę im tam dolewa. Wszystkie gołębie tutaj, które są w klatkach, są już też, posiadają te rodowody, duplikaty opisane są. W tym roku mamy tutaj, podobnie jak w latach poprzednich, specjalne grupy przygotowane. Znaczy to, że na przykład mamy gołębia za 800 euro, jeżeli pojedynczego kupimy, jeżeli w grupie dwóch gołębi z tej tutaj części, 1500 euro zapłacimy za jednego. Tutaj akurat w tym momencie patrzymy na gołębie, które są tutaj powiedzmy takie najdroższe. Tutaj będzie oczywiście stanowisko, gdzie Rainer Pittman będzie miał te oryginały do dowodu, wydało te gołębie i pod okiem też przy okazji ma te drogę, żeby nie było żadnej sytuacji, że jakiś zginie. Bo tutaj zobaczmy kolega Sebastian Wardenga, u którego wczoraj byliśmy. Robiliśmy zdjęcia gołębiom, kręciliśmy o tych gołębiach krótki fotoreportaż, on je prezentował. Dzisiaj też tutaj przyjechał. Przyjechałeś tutaj, zamówione masz jakieś gołębie? Tak, coś miałem zamówione. Później jak się będziesz już odbierał, to będziemy ci towarzyszyć i zobaczymy, co ty tam zamówiłeś. Tutaj natomiast zobaczmy te takie w cenie 1500 euro, zobaczmy jakie to są gołębie. To są, tu widzimy po córce Wunder von Brabant i pierwszym Asie samcu regionu tutaj. Taki gołęb na pewno będzie z Harikana, coś takiego jest, o, syn Harikana razy córka Harikana, taki imbret na Harikana. O, to jest kilka takich. Tak, tutaj jest takich więcej. One będą tutaj dostawiane, bo tych gołębi tutaj, które mamy w klatkach, jest około tam 200, ale w momencie, kiedy klatki, tak jak w latach poprzednich widzieliśmy, są opróżniane, bo hodowcy tutaj zakupią, one będą za chwilkę uzupełniane. Tutaj Patryk, bo wczoraj tu jesteście, prawda? Tak, wczoraj wieczorem przyjechaliśmy. Udało, tutaj ktoś pomagał, czy sami rozstawialiście wszystko? Nie, praktycznie jak przyjechaliśmy, to już większość było rozstawione. Praktycznie nie mieliśmy wczoraj pracy. Jak zawsze w dzień przyjazdu jeszcze musieliśmy gdzieś do 12 pracować w tym roku. Koledzy tutaj się postarali i zrobili wszystko. Już było więcej przeprowadzonych prac. O, tam zobaczmy, jest ten namiot, w którym panie przygotowują kanapki. Tam się będzie odbywała ta część. Jak przejdę, może... Mówię, są godziny ranne, na razie tutaj trwają przygotowania do pierwszych gości, żeby na przyjęcie było już przygotowane wszystko. No, popatrzymy. Nie będziemy też przeszkadzać tutaj paniom. O, wszystko jest przygotowane. No i czekamy na gości. Tutaj w tej budce będą oczywiście te bratwursty, bakwursty różne sprzedawane, czyli te kiełbaski tutejsze. Także będziemy sobie tutaj obserwować. No, ja wiem, że to się może wydać nudne, bo podobnie jak w latach poprzednich to jest wszystko podobne, no ale zawsze hodowcy mimo wszystko znajdą dla siebie coś ciekawego. Widzimy pomału prace związane z przygotowaniem tutaj miejsca, namiotów i tych parasoli na przyjęcie gości. Są już tutaj wszystko zapięte namioty na ostatni guzik. Tutaj o godzinie 9, a nie o 8, tak jak myślałem, odbędzie się niejako otwarcie. Tutaj będzie już można od tej godziny tutaj przychodzić. W namiocie tutaj jeszcze ostatnie stoły są dostawiane, widzimy przygotowane przekąski, kawa, piwo dla osób, które tu będą. Panie jeszcze przygotowują cały czas kanapki. A w międzyczasie zobaczymy sobie tam na sali, tej głównej niejako, w tym namiocie się co dzieje. O, widzimy Rainer Pittman jest już obecny. O, przygotowania ostatnie. O, i za chwilę wszystko wystartuje. Rainerowi nie będziemy przeszkadzać, bo rozmawia, ale Kamila się zapytamy, tak? Poczekaj. Ty rano, kiedy tutaj przyjechaliśmy, 6 z hakiem, ty już miałeś część gołębi połapanych, widziałem tam do wysyłki. Przygotowywałeś się, dużo zamówień macie z tego, tak? Bardzo dużo teraz o tym przyznaczam. Tak, dzisiaj, że tak powiem, teraz jak połapałeś, jest piątek, to nie, jak je wyślesz? Nie wyślesz ich. Oni przyjadą, się co biorą. Tutaj odebrać, czyli to już były gotowe, przygotowane, kartony są opisane, bo widziałem wiele kartonów, które tutaj mamy. Opisujesz imieniem, nazwiskiem i to są pod konkretne zamówienia, tak? Tak, realizowane, tak jak tutaj widać, właśnie syna 504. Nie, ludzie po prostu wybierają sobie poszczególne gołębie i ty przygotowujesz, żeby... opisujesz wtedy, jak oni tu przyjadą, to już mają gotowe. Tak, gotowe tylko do odbioru. To jest jak się ocenił, to był już tutaj, my się spotykamy chyba po raz czwarty, a tu piąty. Piąty raz. Piąty raz już, no? Ja jestem czwarty, to piąty raz jest tutaj, jesteś już te zainteresowanie z roku na rok jest coraz większe. Coraz większe, Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego powodu. I co ciekawe, właśnie tak jak w zeszłym roku mieliśmy, że nawet ludzi tutaj nie było tyle dużo, ale bardzo dużo gołębi sprzedano. Sprzedalność jest bardzo dobra, nie? Wcześniej sprzedajemy bardzo dużo ilość gołębi. Co prawda w tym roku mamy bardzo dobrze poprowane imbredy Hurricana i te podobne. Widzimy właśnie te ceny, właśnie wszyscy z tego biorą, że to są takie imbredy właśnie na te najciekawsze gołębie, które, że tak powiem, w tej hodowli. Ty byś miał na przykład powiedzieć, to co byś tutaj polecił? Hurrikan. Hurricana, tak?
bezwarunkowo choroby. Czyli macie dużo ich i po prostu chcecie się pozbyć? Nie, pozbyć się nie chcemy aż tak bardzo. Nie, żartuję. Ale tutaj to są gołębie, które sprawdzają się przeważnie na każdym gołębniku. Ludzie są zadowoleni, dlatego po prostu u nas też, i u nas w oddziale, i u nas w regionie, po prostu ludzie biorą, to po prostu to się sprawdza, nie? Jeśli chodzi o szpitalne konkursy. Tam widziałem właśnie na stronie internetowej, są zawsze te aktualności, które zamieszczacie, opisujecie, które gołębie gdzie wygrywały, jakie zdobywały konkursy czołowe i właśnie to z tych mówisz co Harikana, tak? Tak, tutaj mamy akurat nowy katalog. Pokazać, to są katalog par 2018. Nie, to są tak były sparowane gołębie u nas w tym roku. Katalog wyjdzie jeszcze ten. Tu mamy drugiego asa miesiąca czerwca 2018 roku, nie? Ósmy konkurs na 7 tysięcy, szósty na 6 tysięcy. Gdy mamy 9 pierwszych konkursów zdobyły naszego w tym roku na 12 lotów. I to mamy taką Hurikan, pochodzi z Hurikana i z siostry Hurikana. Syn Hurikana i siostra Hurikana. Tutaj mamy tak samo Hurikana i za ten Hurikana. Tu wszystko widzę z Sir Henry, Super Harley. Brabant, Super Domen, Klenie Dirk, Super Domenem. Harley Asy nasze, no i ten brat Hurikana. No na 12 lotów mamy 9 pierwszych konkursów, prawda? A w regionie 257, który tutaj macie, jaki macie wynik w tym roku? Też jesteśmy tutaj na 5 razy pierwszy konkurs. Jest bardzo dobrze, ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni. Jedno, tu mamy księdza Jerzego Kostorza. Będzie coś kupował, czy dla kogoś to ksiądz wybiera? Jerzy, dla kogoś wybierasz, czy to jest dla siebie? Jerzy, dla siebie wybierasz, czy dla kogoś to było? Tu dla kogoś. Tu już też zamówiony jest właśnie. Rozumiem, dobrze. No nic, nie będziemy przeszkadzać, dziękujemy na razie. Będziemy sobie patrzeć, bo coraz... Ty, Patryk, jak ją masz głębia? Sobie już coś wybrałeś? Nie, uzupełniam klatkę dokładnie. Tutaj widzimy, można powiedzieć, taki imbryd na wygląd. Super domena. Tutaj jest bardzo ładna samiczka. I ona kosztuje 300 euro, jak 2 to 500, jak 5 gołębi to po 1000 euro. O, dobrze. Sobie popatrzymy. Tutaj nam pstry doszedł, jego nie było wcześniej, czy był? Był. Syn Hurikana widzę, 51 i siostra Loris 272 to rodzice tego gołębia. Dobrze. O. Widzimy, pojawili się w pierwsi goście. Już podziwiamy to od razu. Widać, że kilka osób. Najważniejsze, że cały czas próbujemy. Jeżeli nie ma, nie mają gołębia w górę, to mogę to na pewno za chwilę. Co masz za gołębia? Kartony są da. Tarek, kartony są mitnamy. Każdy z tym da Hinterlix, nie? Teraz nabywce, tak? Ganda, bo z tym człowiekiem. Ja da z Wajzu do Zechinia. Ach, to jest Bloszek. Widzimy. Pod konkretnego zamówienia to tak, było? Tak. To jest Harley Asa, wiesz? Proszę? Harley Asa. Klient na przykład zamówił same sobie te niebieskie białolotne, nie? I szpaki. Aha. Ale każdego... Popatrzmy, co chwilę ktoś tutaj przychodzi, przybywa nam gości. Z gołębie znajdują na wiosce pod rana. Ja tutaj mam tako. Posłuchamy chwilę. Tego jest coś fajnego? Lidzia. No mów, co tam, jak się nazywa, chcesz? Bo to jest pierwszy asfogel regionału. To jest osam. A co córka? Syn Hurikana jest z Daja Estorbin. Babka była w trzech kategoriach najlepsza w Niemczech, nie? Brawo, 50 razy pierwszy konkurs. I córka Superdomena, 8 razy pierwszy konkurs, nie? Czyli napakowany pierwszy. Napakowany semi-regionalny. Proszę? Do kocy tak trochę, a to nic. My rozumiemy w każdym bądź razie. Jak do kamery tu próbuję? Jak Sebastian? Sebastian, jak? Idealnie. Dobry? To co, kupisz? Zastanawiasz się. No własny. To jest Kamil nam pokazuje gołębia, teraz jakiego? Tu nie skinie tutaj jeszcze. Dobra, bo co to jest za gołąb? To jest ten Windstorma. 476. Nie? Ojciec najlepszego młodego tam w oddziale sochaczy. I o Sebastiana też, myślę, że będzie bardzo dobrze na to. Samiczka zaraz się, gdzie samiczka? Tylko tam po prostu rodziców gołębia, które Sebastian będzie miał u siebie, tak? Co
kamery. Dobrze, dobrze, to jest ten matka, tak? To jest matka. Matka wywodzi się z brata Hurikana. Jest ojcem jej, nie? A matka jest córką Hurikana i siostrą Hurikana. Nie? I młody będzie u Sebastiana z tego, tak? Już jest. Już jest, aha. Dobrze. Widzimy podobnie jak poprzednich. Już tutaj można sobie wypełnić losy. To jest dla uczestników tutaj dni otwartych. Jeżeli wypełnimy, rzucimy tutaj do kosza. One będą co godzinę grać w losowaniu nagród. Nagrodami są oczywiście gołębie. Zobaczmy, co tutaj koledzy już jedni tutaj, którzy przyjechali, sobie siedzą przy stołach, konsumują. My natomiast sobie będziemy wypełniać losy. I będziemy dalej obserwować, co tutaj się cały czas dzieje.